Uruchamiamy wtyczkę. Po zaznajomieniu się z instrukcją klikamy przycisk APP. Należy przygotować rysunek aktu planowania przestrzennego zgodnie z instrukcją. W kolejnym okienku będziemy potrzebować link do rysunku umieszczonego na serwerze danej gminy. Następnie klikamy przycisk Dalej. Ukazuje się nam formularz atrybutów dla rysunku aktu planowania przestrzennego. Ogwiazdkowane atrybuty są obowiązkowe do wypełnienia, aby móc wygenerować formularz. Kolejno wypełniamy interesujące nas pola. Przestrzeń nazw zostaje wypełniona automatycznie na podstawie tego, co zdefiniowaliśmy w ustawieniach. Możemy edytować to pole, jeżeli mamy inną przestrzeń nazw niż ustalaliśmy. W kolejnym polu wpisujemy unikalny identyfikator lokalny obiektu, na podstawie którego będziemy mogli jednoznacznie określić dany rysunek. Tutaj wprowadzamy datę, w której ta wersja obiektu została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze. Jeżeli dotyczy, wprowadzamy datę, kiedy ta wersja obiektu została zastąpiona lub wycofana ze zbioru danych przestrzennych. Następnie definiujemy oficjalny tytuł graficznej części aktu planowania przestrzennego. Podajemy łącze, pod którym dostępny jest nasz rysunek. Możemy również podać łącze, pod którym dostępna jest legenda dla tegoż rysunku. Kolejno wybieramy z listy rozwijalnej układ odniesienia przestrzennego oraz wprowadzamy rozdzielczość przestrzenną, która jest definiowana za pomocą liczby stanowiącej mianownik skali sporządzonego aktu. W polu Opis możemy wprowadzić krótką charakterystykę rysunku aktu planowania przestrzennego. Ostatnim atrybutem do wypełnienia jest data, od której dana wersja aktu przestrzennego obowiązuje i ewentualna data, od której dana wersja przestała obowiązywać. Klikamy przycisk Zapisz aktualny formularz i wybieramy nazwę i miejsce, gdzie nasz formularz zostanie zapisany. Jeżeli któryś z obowiązkowych atrybutów nie został lub został niepoprawnie uzupełniony, wtyczka nas o tym poinformuje po kliknięciu zapisu formularza. Jeżeli chcemy dodać kolejny formularz, powtarzamy powyższe kroki. Po zdefiniowaniu i zapisaniu wszystkich potrzebnych rysunków przechodzimy dalej. W tym miejscu możemy wybrać warstwę z projektu QGIS zawierającą granicę naszego APP. Jeżeli posiadamy przygotowany plik XML z atrybutami dla APP, możemy pominąć ten krok i przejść od razu do tworzenia formularza dla dokumentów formalnych, bądź też stworzyć pustą warstwę i zdefiniować w niej obszar naszego aktu. Przechodzimy dalej do formularza atrybutów aktu planowania przestrzennego. W tym przypadku definiujemy tylko jeden formularz. Podobnie jak przy rysunku wypełniamy kolejne atrybuty. Przestrzeń nazw, lokalny identyfikator, datę początku i ewentualnego końca obowiązywania danego aktu. Następnie wprowadzamy tytuł. W tym miejscu możemy dodać alternatywne tytuły. Kolejnym krokiem jest wybranie rodzaju aktu planowania przestrzennego, a następnie określenie poziomu w hierarchii terytorialnej kraju objętego danym aktem. Możemy zdefiniować okres, w jakim nasz akt obowiązuje. Z listy wybieramy status naszego APP. Ostatnim elementem jest opcjonalne dodanie mapy lub map podkładowych. Mapę definiujemy przy pomocy daty jej aktualności, odniesienia do użytej mapy podkładowej oraz nieobowiązkowym adresem, pod którym jest udostępniona.
Jeżeli wszystko poprawnie uzupełniliśmy, zapisujemy formularz i przechodzimy dalej. W tym oknie definiujemy formularze dla dokumentów formalnych. Wypełniamy kolejno pola: przestrzeń nazw, lokalny identyfikator, oficjalny tytuł lub nazwa dokumentu. Możemy także wypełnić nazwę skróconą, numer identyfikacyjny dla danego dokumentu, organ ustanawiający dokument formalny, jak na przykład Rada Miejska Wrocławia. Następnie wprowadzamy datę utworzenia, publikacji lub zmiany dokumentu. Jeżeli dotyczy, możemy wprowadzić datę wejścia w życie i datę uchylenia tegoż dokumentu. W polu szczegółowe odniesienie możemy wskazać konkretną część dokumentu istotną z punktu widzenia procesu planowania przestrzennego. Następnie możemy wybrać nazwę dziennika urzędowego, w którym opublikowano dokument formalny. Ostatnim elementem jest opcjonalne dodanie łącza, pod którym dostępny jest dany dokument. Zapisujemy formularz. Jeżeli chcemy dodać kolejny, powtarzamy powyższy proces. Po zdefiniowaniu wszystkich potrzebnych formularzy dla dokumentów formalnych, przechodzimy do generowania GML dla aktu planowania przestrzennego. Wyświetla się nam lista składająca się ze wszystkich formularzy wygenerowanych w poprzednich krokach. Przy pomocy przycisków plus i minus możemy dodać kolejne formularze z dysku, bądź też usunąć niepotrzebne z listy. Dla każdego pliku odczytanego jako dokument formalny musimy wybrać odpowiednią relację, jaka wiąże ten dokument z aktem planowania przestrzennego. Gdy wszystko już mamy gotowe, klikamy przycisk Generuj i wybieramy miejsce, gdzie nasz akt ma się zapisać. Po zapisaniu pojawia nam się możliwość wyboru stworzenia kolejnego APP. Jeżeli nie tworzymy kolejnych aktów, możemy przejść od razu do tworzenia zbioru aktów planowania przestrzennego lub też zakończyć pracę i zamknąć wtyczkę. Uruchamiamy wtyczkę. Ukazuje się nam instrukcja opisująca niezbędne informacje na temat zbiorów oraz pojedynczych aktów planowania przestrzennego. Po zaznajomieniu się z instrukcją klikamy przycisk Zbiór APP. Ukazuje się nam lista, która ma zawierać wszystkie akty planowania przestrzennego składające się na tworzony zbiór. Za pomocą przycisku plus dodajemy z dysku interesujące nas akty. Przyciskiem minus możemy usuwać niepotrzebne akty z listy. Po wprowadzeniu wszystkich aktów do listy klikamy przycisk Waliduj generuj. Jeżeli poprawnie zwalidowano pliki, możemy wybrać miejsce zapisu naszego zbioru aktów planowania przestrzennego. W przypadku błędów przy walidacji
dostaniemy komunikat zawierający rodzaj błędu. Po zapisaniu naszego zbioru możemy zamknąć wtyczkę bądź przejść bezpośrednio do generowania metadanych. Uruchamiamy funkcję tworzenie i aktualizacja metadanych. W celu zaktualizowania istniejących metadanych wczytujemy plik z dysku. W przypadku tworzenia nowego dokumentu zaleca się wgranie pliku GML dla zbioru APP, by powielające się atrybuty zostały uzupełnione automatycznie. W każdej chwili możemy wyczyścić cały formularz za pomocą przycisku znajdującego się w górnej części okna. Aby przedstawić wszystkie atrybuty, wypełnimy formularz całkowicie od podstaw, bez wczytania pliku GML dla zbioru. Atrybuty podzielone są na kategorie, które możemy dowolnie rozwijać i zwijać, aby zachować przejrzystość, porządek i łatwość wprowadzania. Pola, które muszą zostać wypełnione, oznaczone są gwiazdką. W identyfikacji wypełniamy tytuł zbioru. Nazwa zbioru musi być skonstruowana zgodnie z określonym wzorem. Możemy go zobaczyć po najechaniu na symbol znaku zapytania obok pola. W streszczeniu zamieszczamy zwięzły opis zawartości danych przestrzennych. Możemy dodać adresy zbiorów danych przestrzennych. Następnie definiujemy unikalny identyfikator zbioru danych przestrzennych. Oraz język zbioru danych przestrzennych. Opcjonalnie możemy również wprowadzić nazwę sposobu kodowania użytego w zbiorze danych przestrzennych. W klasyfikacji danych przestrzennych nic nie uzupełniamy. W kategorii słowo kluczowe wprowadzamy słowa stosowane do opisu danego tematu. Muszą się tu znajdować minimum 4 słowa. Zgodnie z podpowiedzią, dostępną po najechaniu na symbol znaku zapytania po prawej stronie pola. W położeniu geograficznym musimy zdefiniować geograficzny prostokąt ograniczający. Jest to zasięg zbioru danych w przestrzeni geograficznej wyrażony za pomocą prostokąta. Współrzędne należy podać w Światowym Systemie Geodezyjnym, WGS-84, z dokładnością do co najmniej 4 cyfr po przecinku. System odniesienia za pomocą współrzędnych. Z listy wybieramy identyfikatory dla współrzędnych stosowanych przy tworzeniu aktu. W odniesieniu czasowym wprowadzamy datę utworzenia zbioru danych przestrzennych oraz opcjonalnie datę opublikowania tegoż zbioru. W jakości i ważności wypełniamy pola. Pochodzenie zawiera opis historii procesu tworzenia lub ogólnej jakości zbioru danych przestrzennych. Rozdzielczość przestrzenna jako liczby stanowiące mianownik skali użytych przy tworzeniu zbioru. W kategorii zgodność przytaczamy przepis lub inną specyfikację, której odpowiada zbiór danych przestrzennych. Należy wymienić minimum 4 określone we wzorze widocznym po najechaniu na symbol pytajnika. Każdy przepis lub specyfikacja musi zawierać tytuł oraz datę odniesienia. W polu warunki dotyczące dostępu i użytkowania wprowadzamy warunki do zbiorów danych przestrzennych. Musi być tutaj zdefiniowana wartość brak warunków dostępu i użytkowania. W organizacjach odpowiedzialnych podajemy organizacje odpowiedzialne za tworzenie, przechowywanie, rozpowszechnianie zbioru danych przestrzennych
oraz zarządzanie tym zbiorem. W kodowaniu dodajemy nazwy formatów oraz ich wersje, w jakim dokonuje się dystrybucji zbioru danych przestrzennych. W informacjach o utrzymaniu zbioru podajemy informacje o szczegółowych wymaganiach dotyczących utrzymania. W ostatniej kategorii definiujemy opis organizacji odpowiedzialnej za tworzenie i przechowywanie metadanych. W przypadku tworzenia nowego pliku generujemy unikalny identyfikator rekordu metadanych za pomocą przycisku znajdującego się poniżej. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych możemy kliknąć przycisk Waliduj zapisz. Jeżeli wszystkie wprowadzone informacje są poprawne, otrzymujemy komunikat o poprawnym zwalidowaniu formularza i następnie możemy zapisać plik z metadanymi na dysku. W przypadku pojawienia się błędów zostaniemy poinformowani o miejscu i rodzaju błędu. Po zapisaniu pliku możemy go wysłać bezpośrednio na adres e-mail lub serwer katalogowy. Aby to zrobić, musimy skonfigurować połączenie do tych usług. Z menu wtyczki wybieramy opcję Walidacja plików GML i XML. Pojawia nam się okienko, w którym wybieramy, jaki rodzaj pliku chcemy zwalidować. Zaczniemy od walidacji zbioru aktów planowania przestrzennego. Wskazujemy ścieżkę, w której znajduje się nasz zbiór. Klikamy Otwórz. Następnie klikamy przycisk Waliduj. Pojawia nam się komunikat informujący, że poprawnie zwalidowano załadowany plik. Takie same kroki podejmujemy przy walidacji aktu planowania przestrzennego, bądź też przy walidacji metadanych. Ustawienia znajdziemy w rozwijalnym menu wtyczki. Możemy je również znaleźć klikając ikonę trybu, która jest dostępna w każdym oknie wtyczki w prawym górnym rogu. W ustawieniach możemy zdefiniować domyślną ścieżkę zapisu, w której nasze pliki będą zapisywane. Możemy również skonfigurować identyfikator zbioru danych przestrzennych. Po wprowadzeniu numeru zbioru, JPT oraz wybraniu rodzaju zbioru, wtyczka tworzy przestrzeń nazw dla aktów planowania przestrzennego. Możemy także wprowadzić domyślny punkt kontaktowy oraz administratora danych. Po kliknięciu przycisku ustawienia serwera SMTP możemy skonfigurować parametry połączenia z pocztą. Jest to przydatne przy generowaniu metadanych, ponieważ wygenerowany plik możemy od razu przesłać na skonfigurowaną przez nas pocztę.
Przycisk Zapisz zapisuje wprowadzone zmiany. Ustawienia serwera CSW otwiera okienko, w którym możemy skonfigurować parametry połączenia z serwerem katalogowym CSW, na który również możemy przesłać stworzone przez nas metadane.